siema. W dzisiejszym odcinku porównamy sobie dwie repliki. Będzie to Cyma 121S oraz Glock 18C od Tokio Marui. Zapraszamy. Zaczniemy od Cymki. Jest to ta nowa Cymka, wersja S, ten model z lipo wbudowanym kablami niskooporowymi oraz MOSFETem. Tutaj zdemonstruję. Tutaj widzimy, mieści się bateria, wtyk na balanser i tutaj jest, prawda, ten nasz cały MOSFET. Oraz replika posiada wzmocnione niby metalowe części, które są niby wykonane z wytrzymałego polimeru. Co do samej repliki, jest to Desert Eagle, więc dużo ludzi nie pasuje ta replika, dużo ludzi odradza zakup takiej repliki. No ale cóż, ja jestem bardzo niecodzienny i codzienne repliki mi się nie podobają, a Desert Eagle zawsze chciałem mieć, więc jest Desert Eagle. Co do samego niego, posiada dłuższą lufę niż w takim standardowym Glocku, więc skupienie też powinno być trochę lepsze. Zamek wykonany jest z metalu. Jakiś tam high-endowy metal to nie jest, ale jest. No i reszta wykonana jest oczywiście już z plastiku. Tutaj trochę ciężko wchodzi z powrotem ta pokrywa, mamy tutaj więcej elementów niż, niż ta standardowa bateria, więc trochę się to ciężej zamyka. Tu wykonane jest już z polimeru. Polimer oczywiście bez zarzutów, nic tam się mu jeszcze nie stało, a parę razy już wypadł. Magazynek, jest to inny magazynek niż w standardzie co ma Cyma Glock, ponieważ ma inną taką tutaj stopkę. Ale cena jest w zasadzie ta sama, pojemność też ta sama, około 30 kulek, na tyle, że w magazynku do niego nie nadkupicie. Selektor ognia mamy tutaj, gdzie w palnym diglu jest zabezpieczenie i ogień pojedynczy. Mamy tutaj jedną kropkę, czyli tak, to jest ogień pojedynczy. No i na dół, czyli full auto. Tak, jeśli chodzi o digla, cena za tego nowszego z MOSFETem lipo, kablami niskoporowymi i tymi częściami w standardzie jest wyższa o około 6 dych, czyli kosztuje 270 zł, kiedy zwykły Desert kosztuje 200-210. No ja uważam, że naprawdę warto dopłacić te 6 dyszek, ponieważ są to części, które z biegiem czasu i tak sobie stawiamy tego pisetu. Bardzo dużo ludzi modyfikuje, stawia kable, MOSFETy i tak naprawdę jeśli chcielibyśmy to wszystko zrobić, to cena będzie wyższa od tego, bo jeszcze, no zależy, czy będziemy robić to sami, czy damy jakiemuś serwisantowi, ale myślę, że i tak cena będzie wyższa, że i warto na fawę do tego digla dopłacić. Mamy również oprócz tych MOSFETów części wzmocnione, więc myślę, że więcej wytrzymają niż te fabryczne plastikowe. No i tak to wygląda ode mnie. Tak, to teraz ja powiem parę słów o elektrycznym Glocku od Marui. Tak, jest to wersja 18C. Co fajnego w tej replice, ma oznaczenia ostrej, tak. On generalnie działa na Nimcha, ale teraz wypuszczają baterie lipo dostosowane, tak samo jak w tej zabawce. Wtyka się bez żadnych przeróbek, łatwo się zamyka, jest kliknięcie i myk. Magazynek też, podobnie jak tutaj w diglu, jest na 30 kulek. Fajne jest to, że do Marui pasują też magazynki od Cyma Glocków. Też do wersji 18C możemy dokupić długie magazynki tam na 100 kulek, tak. Także mamy wtedy taki dłuższy mach i możemy trochę więcej siać, większe zniszczenie. Co do samej repliki, no jest ona cała z polimeru, tak, nie ma tutaj góra, ten dekielek jest z polimeru, dół też z polimeru, przyrządy celownicze też polimerowe, ale fajne, bo jest zaznaczone, tak, na biało, co pomaga dobrze złapać jakby wzrokiem, tak, cel. Dobrze leży w dłoni, jeżeli ktoś lubi platformę Glocka, tak, myślę, że to jest bardzo dobry wybór też jakby dla snajperów, tak, bo jest to wersja full auto, chociaż z tego co widzimy, to nawet teraz Deagle może mieć full auto, tak, gdzie kiedyś, no jednak w palnej wersji Glock 18C jest pistoletem z taką opcją w realu, tak. Więc jeśli ktoś by chciał tak troszkę, powiedzmy, więcej realizmu pod względem w porównaniu do palnej wersji, no to Glock 18C jak najbardziej, tak? Co jeszcze? No tak właśnie tu mamy ten przełącznik, jest single, jest full auto. Replika nie ma wbudowanego MOSFETu, także no tutaj te baterie jak już lipo to tylko 7,4, żeby nie zajechać.
Tak, ja go używam sporadycznie właśnie w okresach jesienno-zimowych, kiedy już gazówka nie wyrabia, tak, i jest po prostu syfon ze względu na niskie temperatury. Także myślę, że to jest fajne też, tak, taka opcja, żeby nawet i taką klamkę mieć w kolekcji, tak, jeżeli ktoś po prostu interesuje się airsoftem, zbiera też repliki, także myślę, że warto mieć przynajmniej jednego AEP w kolekcji, takiego czy takiego. Cena takiego Glocka AEP no nie należy do najtańszych, bo jest to jednak Tokio Marui, które trzyma cenę. Za nową sztukę musimy zapłacić między 700 a 800 zł, w zależności od sklepu, może uda się dorwać jakoś na promocji, tak? Nawet używane rzadko można dostać na Allegro czy na OLX-ie, ale trafiają się, tak? Ale to są naprawdę rzadkie przypadki. No, kupując Marui mamy jednak pewność, że będzie to zabawka, która nam posłuży długo w stoku, jeżeli też będziemy ją szanować. No to nie jest gazówka, więc nie trzeba tutaj smarować i tak dalej, więc no jest ta cena w miarę adekwatna do jakości, uważam, mimo wszystko, tak? Także no, ale nie jest to najtańszy pistolecik AEP, tak? Bo mówię, 7-8 stów nie każdy ma, może za to kupić sobie prawilnego gaziaka, tak? Też od Marui chociażby. Także tak to wygląda. Dobra, teraz zamienimy się klamkami i powiemy, co mamy do powiedzenia na tych klamkach. Porównamy swoje odczucia. No okej. Okay. Chwilę się pojawimy. No dobra, to Glock to jest w ogóle inna bajka niż prawda, Desert Eagle. Jest też tak brzydki, że aż piękny. To w ogóle leży w dłoni o wiele lepiej. Do Eagle nijak nie da się, powiedzmy, złożyć jakoś sensownie. Lubisz ten plastik, mam wrażenie, że jest lepiej wykonany. Ten, no wiadomo, jest takie Marui, nie? Więc ten na pewno jest lepiej wykonany. Sama góra też się pytałem kolegi, czy jest ona zrobiona z metalu, czy z plastiku, bo wygląda jak metal tak naprawdę. Mówisz, jakoś nie da się po tym tego poznać. No jest dobre spasowanie, no nic tutaj. Tak, tak spasowanie nie, też jest bardzo dobre. Nic nie trzeszczy. No. No i też lepsza platforma, nie? No, tu wchodzą też długie magazynki Red Eagle, długich magazynków nie kupicie. Chociaż w sumie nie wiem, ale na pewno wyglądałoby to słabo. No raczej. No. I tyle, no, tak jak kolega powiedział, no. Ten Glock jest o tyle lepszy, że faktycznie jest taka wersja Glocka, która strzela full auto. Jak ktoś chce bardziej realistycznie, chociaż komu tam ten realizm potrzebny. Nie no, żartuję. No to jest to lepszy wybór, nie? Tak. Ale mi osobiście Glocki się nie bardzo podobają. A inne pistolety są również takie sobie od tej ceny, więc właśnie się zdecydowałem na Eagle. No i tyle ode mnie. No jeżeli replika. Ja miałbym coś powiedzieć o Eagle'u tutaj, tej wersji, no to powiem, że jest bardzo ładnie wykonana. Ten jest taki ładny czarny mat tutaj, to też fajnie leży w dłoni, nie jest za ciężki, no jest duży, tak? Nie każdemu może to przypasować, ta rękojeść jest szeroka. Ja mam małe dłonie relatywnie, to tak trochę ciężko muszę, żeby go objąć, to tak no, ale nie leży mocno źle, tak no, jednak mój Glocek jakoś pewnie mi leży w dłoni, ale no, tutaj fajnie, pewnie się go trzyma dzięki tej szerokiej rękojeści. Ładne wykonanie, fajnie, że jest ta opcja full auto, no bo dlaczego nie, to w końcu jest AEP, tak, łatwo się przyłącza, manipulatory są pod palcem, sięgam bez problemu. Reakcja na spust jest fajna, bo tutaj mieliśmy okazję to sprawdzić. Lepsza niż w moim Glocku na pewno. Row też ma większy, ale to chyba się okaże, jak będziemy chronować. Tak? Także za niewielkie pieniądze relatywnie możemy mieć fajnego boczniaka, który robi wrażenie wizualne, no bo to jednak Desert Eagle. Więc dlaczego nie, tak? Myślę, że może kiedyś i nawet ja się pokuszę o kupno takiego do kolekcji, tak? Bo fajnie z czymś takim pobiegać o tej porze roku. Także tyle ode mnie. Jeszcze ja może powiem, zauważyłem jedną taką rzecz, w takich niższych temperaturach jak teraz coś słabo się zbiera na ogniu pojedynczym, zobaczcie. No faktycznie. No, jak więc jest jakiś problem. Ludzie właśnie mówią, że na zimę lepsze są jednak nimchy niż lipo, że lepiej się zbierają, no a na auto to nie występuje. Musicie chwilę, powiedzmy, zebrać. Dopiero wtedy strzela. Nie wiem, czemu tak jest. Może to jest zasługa tego, że właśnie
MOSFET jeszcze wolniej działa przy niższych temperaturach, no i jeszcze lipo. A u kolegi? Nie wiem, u kolegi jest lepiej jeszcze. No u mnie się jakoś zbiera bez problemu. Może to faktycznie przez ten MOSFET. No więc nie wiem, czemu to może być wina, no ale tak jakoś jest. Na full auto to trzeba poczekać, wtedy zacznie już, powiedzmy, strzelać, wtedy już strzela dobrze, no, na tym pojedynczym jest jakoś tak samo. No i to tyle. Dobra, to tyle od nas. Zbierzemy sobie jeszcze rapliki na chrono, ile mają FPS-ów, no i postrzelamy, zobaczymy jeszcze jak wypada zasięg w tych replikach. No. A to bierzemy na chrono, najpierw Glock. Oho. Czyli no średnio 195 i 7,16 na sekundę. No ale stałe FPS-y były. No. Tak, tak. Teraz Digiel, może strzeli. Dobra, i full auto. I 16 strzałów na sekundę. Strzela Łukasz Glockiem. Zaczynamy od 20 metrów, a potem będziemy iść co 5, jak się trafi. Ja będę strzelał tym na auto, żeby się zbierał lepiej, ale też się postaram po 2-3 kulki maksymalnie. Dobra, czyli najpierw 20 kroków, tak? No, tak. Dobra, a jak sami widzieliście, repliki pomimo 200 FPS-ów, zasięg mają całkiem niezły. Jeśli chodzi o Marui, to skuteczne jakieś 30-35, a jeśli chodzi o Digla, no to tutaj jest jakieś o 5 metrów więcej. Tak, co jeszcze można powiedzieć, no mój Marui lepiej się zbiera do strzałów na singlu, tak jak widzicie, nie krztusi się. A Digiel musi się trochę rozgrzać, ale... Na full auto zatruwali jak ściekły, a mój Marui tak nie wyrabia. No, także jest przewaga Digla nad Maruicem w tym aspekcie. Co do FPS-ów, to mierzyliśmy na skręconych hop-upach, czyli tak jak ustawione mamy do strzelania, więc jeszcze jakieś, ja wiem, trochę z 5 FPS-ów mogło być więcej. No i to tyle. Dziękuję wam za uwagę i do następnego. Do następnego. Paka. Cześć. Dobra. Chcesz BHT? To mniej czuć będzie. Znaczy, żeby było może lepiej, czy w sensie, żeby było słychać, to może... Nie, no. Będę w swoim. Tak? No, wiesz. Łukasz to Łukasz. LWP się brzydzę. From block to block, they see it knocking, know who I be. From state to state, they cannot hate, they know who I be. To west, through the Midwest and down south. It's ghetto. It's ghetto. It's ghetto. Jumping like a Lolo 6-4, and bet they hop on it like a pogo stick pro. I'm chilling with these go-go chicks though, that do the kind of things that belong in a polo clip.